Wiedźmin 3 to gra wybitna, jednak nie pozbawiona błędów czy dziwnych rozwiązań. Jako wieloletni fan serii postanowiłem stworzyć coś, czego robić się nie powinno. To jest rozłożyć tę kultową produkcję na czynniki pierwsze i stworzyć dla was listę 7 wkurzających cech Wiedźmina 3. Halo, cześć, tutaj Plewa, a to jest 7 rzeczy, na które mocno narzekałem, grając w Wiedźmina 3. Zapraszam. Numer 7. Mała ilość modeli postaci. I tak oto problem, który w Wiedźminie 1 był mega wkurzający i swego czasu dość mocno naświetlony, wraca w olbrzymim W3. Powiem szczerze, że w dwójce jakoś specjalnie tego nie zauważyłem, a sami twórcy chwalili się zaawansowanymi narzędziami do generycznego modelowania różnorodnych postaci na ulicach. Trójka chyba obnażyła niedoskonałość tego systemu, no i już pal licho generycznych bandytów czy przechodniów, ale kilka dość ważnych dla fabuły postaci powinno wyróżniać się z tłumu nieco bardziej. Ronwit z Małego Łęgu ze swoją charakterystyczną facjatą był już łowcą czarownic, zatroskanym bratem z prologu i kupcem. Redzi muszą popracować nad tym elementem, jeśli chcą stworzyć w cyberpunku jeszcze większy świat. Numer 6. Uboga w animacje walka. Mówcie sobie co chcecie o walce w Wiedźminie 1, no nie każdemu mógł się podobać rytmiczny system klikania, jednak samym animacjom ciężko odmówić gracji, no i po prostu fajności. Nawet w zdecydowanie trudniejszym i bardziej zręcznościowym W2 do dyspozycji Geralta oddano szereg kozackich animacji ciosów szybkich i silnych oraz równie dobrych finisherów, ba, są tam nawet zabójstwa grupowe. Wiedźmin 3 to głównie cios z lewej i prawej, no i w końcowych fazach drzewka walki jeden popisowy młynek. No trochę mało, biorąc pod uwagę ogromną liczbę starć w samej grze. Numer 5. Skalowanie ekwipunku. Znacie ten moment w grze RPG, no pokonujemy silnego przeciwnika, znajdujemy miecz, jakiś element zbroi, ale nasz poziom jest zdecydowanie za niski, by użyć tego, co właśnie zebraliśmy. Jedyne co zostaje, to uzbroić się w cierpliwość i nabijać doświadczenie do momentu, w którym moglibyśmy tego upragnionego przedmiotu wreszcie użyć. Co do Wiedźmina, cóż no, możemy o tym zapomnieć, bo gra skaluje nam legendarne, znajdowane przy potworach ze zleceń przedmioty do naszego poziomu. Tak byśmy zawsze mogli z nich korzystać. Brzmi fajnie, jednak w praktyce znaleziony ekwipunek niemal na 90% jest gorszy od tego, co już mamy przy sobie. Już nie wspominając nawet o lutach przeciwników oznaczonych czaszką, które również podlegają skalowaniu. I tak oto nasz Wiedźmin staje się obwoźnym sprzedawcą legendarnych zbroi, broni i pancerzy, których nigdy nie użyje. Numer 4. Mało istotnych dla świata i fabuły decyzji. Wiedźmin 2 pozwala nam stworzyć nieliniową i osobistą historię Geralta, zmieniając przy tym losy ludzi czy nawet granice królestw. W3 stara się zrobić to samo na większą skalę, zachowując przy tym kierujące otwartym światem zasady, no i wychodzi mu to tak sobie. Większość kluczowych dla zarysu fabuły decyzji wydaje się być oczywista dla większości graczy. Pomóc czy nie pomóc czarodziejom, uratować temerczyków itd. Oczywiście jest kilka ważnych, zmieniających nieco rozgrywkę wyborów, ale w tym momencie przychodzi mi do głowy tylko ten z Velen. Numer 3. System rozwoju postaci. Nie zrozumcie mnie źle, system zaproponowany w W3 jest w pewien sposób odświeżający i ciekawy. Pozwala stworzyć dość różnorodne buildy dostosowane do naszego stylu gry. Problemem są jednak ograniczenia, które twórcy starali się naprawić dopiero w krwi i winie. 12 slotów na zdolności to zdecydowanie za mało, przez co po pewnym etapie na wyższych poziomach praktycznie nie stajemy się potężniejsi, a korzystanie z silniejszych umiejętności przypłacić musimy rezygnacją z tych nieco słabszych. Staje się to szczególnie uciążliwe, gdy decydujemy się rozwijać co najmniej 2 drzewka umiejętności jednocześnie. Numer 2. Alchemia. O tym, że system alchemii w W3 jest totalnie niekanoniczny, mówiłem już przy okazji filmu Gry vs. Książki, do którego odnośnik pojawi się wyżej. Twórcy gry chcieli zachęcić nowych graczy do korzystania z eliksirów, tworząc system zniechęcający osoby, które wcześniej bawiły się już w alchemię. I tak ze skrajnego i klimatycznego picia długofalowych eliksirów przed walką dostaliśmy kilkusekundowe próbki, które sam Geralt żłopie podczas walki uników bez odpowiedniej animacji. Zmianom uległ również sam system ważenia i ulepszania mikstur. Magię eksperymentowania ze składnikami zastąpiło żmudne ulepszanie istniejących formuł. Rozwinięta na 100% alchemia sprawia, że zbieranie roślin staje się zupełnie bezużyteczne. Numer 1. Praktycznie zerowy wpływ decyzji z poprzednich części na rozgrywkę.
Pamiętam, jak przed premierą W3 ludzie ogrywali dwójkę w poszukiwaniu najlepszego możliwego ekwipunku i kształtu świata. No jaki mogliby przenieść później do finalnej gry. Nagle okazało się jednak, że wszelkie decyzje są na tyle kosmetyczne, że w zasadzie mogłyby być potraktowane, jakby ich w ogóle nie było. Wiedźmin 1 w kontekście trójki mógłby w ogóle nie istnieć, bo nawet jego kluczowy i wydawałoby się mocno związany z samym Dzikim Gonem wybór nie jest tu nawet wspomniany. To samo z ważnymi W2 postaciami, jak i Orwed i Saskia, które ostatecznie nie pojawiły się nawet w dodatkach. Wątek górnego Edirn jest w W3 totalnie niesatysfakcjonujący, jeśli graliśmy w dwójkę właśnie po stronie Jorveta. Fani ścieżki Rosha jakoś się tu odnajdą, jednak i tu zdarzają się kwiatki, jak na przykład Vernon mówiący Geraltowi, który wcześniej gotów był poświęcić Triss dla ratowania Temerii i Anais, no że wciąż mu nie ufa. To samo z Radowidem i łowcami czarownic, którzy zachowują się tak, jakbyśmy w domyślnym zakończeniu dwójki zdecydowali się na eksterminację magów. Scenarzyści wybrali jako domyślną ścieżkę właśnie ratowanie Temerii z Roshem, wprowadzając tu i ówdzie drobne zmiany związane z tą czy inną postacią. Trochę szkoda, biorąc pod uwagę szumne zapowiedzi o niezwykłej nieliniowości i konsekwencjach wyborów z W2, które możemy później przenieść do następnej gry. Okej, to by była moja lista rzeczy, które w W3 od zawsze mnie denerwowały. Dajcie znać, co wy zmienilibyście w tej bądź co bądź świetnej produkcji. Czekam na wasze opinie. Dzięki za oglądanie, no i na razie.